Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Ostatni tydzień mam podzielony, dzielę czas pomiędzy podróże po Polsce i granie, występowanie i między nagrywanie moich przekazów dnia dla Państwa. To jest bardzo przyjemne zajęcie i jedno i drugie. O, właśnie, proszę, tak właśnie wyglądała scena wczoraj przed spektaklem. A potem 300 widzów, z czego 297 widzek i 3 widzów. I był ogień. Oczywiście. To są ja i ogień, to są przeciwstawne kompletnie pojęcia, ale było naprawdę fajowo. Proszę Państwa, dzisiaj w związku z tym, to co zasłyszałem, usłyszałem takie pierdziki, no ale to są poważne pierdziki. Ofensywa prezydenta Dudy, ofensywa Mastalerka, co tu jeszcze jest? Aha, ofensywa kulinarna pani Julii w Sejmie Przyłębskiej. No i o mały włos prezes by nie wleciał pod samochód w Krakowie. Zapraszam. Oczywiście będą to kuplety wykonane delikatnie po włosku. Proszę Państwa, to są cuda, uaktywnił się pan Duda. Nasz prezydent ukochany kreśli względem na to plany. Niech się dowie cały świat, co jest wart nasz pad. Cuda, 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 a poza tym nuda. Zaś kapciowy Mastalerek na zadanych pytań szereg opis stwierdził, że przydatna jest to partia, lecz prywatna. Dodał także, że Kaczor jest passé. Cuda, 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 a poza tym nuda. Prezes Julia będąc w Sejmie obwiesiła nam uprzejmie, że jej kuchnia znakomita, chociaż o to nikt nie pytał. Pyszny każdy kęs, lecz jaki w tym sens? Cuda, 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 a poza tym nuda. Zjechał prezes do Krakowa, ledwo co się nie wpakował. Pod samochód myśli nadmóg, widzieć chciał zielone światło, a mu światła wszak zielonego brak. Cuda, 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 a poza tym nuda. Szybciusieńko żeśmy sprawę załatwili, proszę Państwa. Mamy dzisiaj 12 dzień marca 2024 zresztą roku i wtorek, i imieniny obchodzą Bernard, Grzegorz, Innocenty oraz Alojzy, Blizbor, Józefina, Justyna, Maksymilian, Piotr i Teofan. I wszystkiego dobrego kochanemu Państwu, mojemu solenizantystycznemu temu. Nietypowe święta, mamy dzień matematyki dzisiaj i dzień przeciwko cenzurze internetu. Tak jest, codziennie kilkadziesiąt wpisów z YouTube'a ginie. Tak przy okazji wpisów, ja Państwa przepraszam, że ja nie kasuję takich dziwnych wpisów, które są na Facebooku głównie. Jacyś podejrzani piszą, nie kasuję tego, niech to sobie będzie. Niech normalni też widzą, jak można idiotycznie się wpisywać. Przysłowie na dzisiaj. Na świętego Grzegorza idzie zima do morza. No i cycat dnia, Ewa Nowak. Nic nie jest całe, czarne ani białe. Świat jest pełen mulatów. No otóż toż. Dzień Wagarowicza? Tak? Nie. Chyba jeszcze nie. Natomiast gra półsłówek na pewno. Na pewno. Od mojego widza, proszę Państwa, z Piątnicy, którego nie spytałem niestety, gdyby Pan był łaskaw się jakoś tutaj może zameldować i powiedzieć, że to Pan mi podesłał to. Dzisiaj będzie urocza gra półsłówek w Bąciku Kasi. Pole z meniskami. Dziękuję bardzo, sobie to wyobrażam. Do widzenia. Do jutra.